Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jestem w domu jeszcze, ale przede mną szalony dzień. Jadę do Halinki. Na początku zamysł był taki, że miałam dziś rozpuszczać usta, ale nic nam z tego nie wyjdzie, bo jestem trochę przeziębiona, a do tego trzeba być zupełnie zdrowym, ale żeby nie marnować terminu, to stwierdziłam, że zrobię sobie peeling węglowy, więc i tak jadę. Później muszę odebrać firanę, którą mi uszyli w Leroy Merlin. Skoczyć, no, po kilka rzeczy. Muszę sobie to poukładać w głowie, bo na początku myślałam, że zrobię to teraz wszystko, ale nie. Zrobię to po Halince i już sobie dobrałam rzeczy do pomalowania się, żebym jako tako wyglądała. Włosy dzisiaj na nowo, nie chciało mi się myć, słuchajcie, nie miałam czasu, tylko je po prostu suszyłam i układałam. Nawet spoko wyszło. Dobrze, moi drodzy, jedziemy, zabieram was ze sobą. Dzisiaj moja facjata tutaj z wami. Życzcie mi powodzenia, abym się z wszystkim wyrobiła, bo potem muszę jechać po Mikołaja do przedszkola. Przystanek pierwszy, paczkomat. So sweet, I wanna dream about you. But can't sleep cause I want it to be true. So come on over and tell me what you wanna. You know I want you, yeah, yeah. But be mine, oh baby, you're so fine. Okej, paczki załatwione, już do was lecą, wysłane, szybciutko poszło i lecę dalej. Okej, jeszcze się z tym wyrobiłam, odebrałam sobie paczkę i w ogóle zapowiadam wam wyprzedaż na moim Vinted ponownie, gdyż iż jakoż zawsze ją robię, gdy mam gdzieś wychodzić i się ubieram i okazuje się, że rzeczy są na mnie za duże. A dlaczego są za duże? Bo jestem na poście przerywanym, bo możecie kupić moją dietę. Nie kupujcie książki mojej żony. Spytacie pewnie, dlaczego mamy jej nie kupować i co to za książka? Napisała książkę o diecie, o poście przerywanym, na której bardzo dużo schudła. I teraz okazuje się, że wszystkie ubrania są na nią za duże i musi wszystkie ubrania wymienić, więc będzie musiała pozbyć się praktycznie całej garderoby, żeby kupić nowe ubrania, bo te na nią są za duże. No świetna ta książka, świetna. No na was też mogą być rzeczy za duże i to jak pokazuję wam tutaj, kupuję nowe, ponieważ tamte muszę odsprzedać na Vinted ze względu na to, że no nie pasują, wiszą na mnie jak na hoku. Jedźmy dalej. Dotarłam do Halinki, zdążyłam, także idziemy robić peeling. To będzie szybka piłka, tak usłyszałam od Moniki, tak Monika? Szybka piłka i lecę dalej. Będę mogła się potem pomalować trochę? Oczywiście. Fantastycznie. No miód na me uszy. Odrestauruję sobie gębę dzisiaj. Teraz chwila dla mnie. Dawno nie robiłyśmy tutaj takich rzeczy, ale się cieszę. Monia, to od razu przy pamięci i przy okazji, jakie zabiegi teraz są wykonywane ze względu na to, że jest jesień, że to słońce jest takie niższe, delikatniejsze i mniej inwazyjne? Raczej teraz jest duża możliwość wykonywania zabiegów, jest ich więcej. Można sobie wykonywać zabiegi, przy których występuje ciągłość naskórka, tak? Na przykład radiofrekwencja mikroigłowa. Bardzo fajne są teraz kwasy na jesień, bo nie ma tego słońca. Można sobie robić, tak jak dzisiaj będziemy robić, ten peeling węglowy. To jest bardzo fajny zabieg, można go wykonywać cały rok. No i tutaj nie ma przerwania ciągłości naskórka, także są klientki, które nawet gdzieś tam przed jakimś wielkim wyjściem robią sobie ten zabieg i wtedy bardzo fajnie makijaż się trzyma. Także zabiegi, pora jesień, zima są wszystkie dozwolone. A no tak, i w ogóle też prostowanie tak, zmarszczek. Tak, prostowanie, dobra. No to chciałam się wymądrzyć, a nie mogę. Dobrze, no to dzisiaj zaczynamy mój czas. O, to się kręci. To się kręci, pani. Nawet patrz, na leżąco wyglądam dobrze z tym światłem. Co to macie za lampę? Do mnie mi wyłoży. Słuchajcie, ja już po. I teraz zrobię sobie taki szybki makijaż. Chcecie może tutorial? Machnijmy sobie makijaż. Szukam najlepszego lusterka, chyba to. Bo mam jeszcze trochę załatwień, a ja mam bardzo różową karnację. Żeby
przyjemniej się na mnie ludziom patrzyło, to się pomaluję. To się ogarnę. Ale super, mam taką buźkę teraz, gładką. Tak jak mówiłam wam, miałam ostatnio duże problemy z tą moją skórą. Ona była taka zanieczyszczona i też zmęczona tym jakby wyjazdem. Niby miały być wakacje, a tymczasem ona odchorowała to i odchorowała antybiotyk i odchorowała po prostu mój taki spadek odporności. Wszystko mi się skrupiło w jeden czas. Dodatkowo jeszcze do tego doszedł okres, potem po okresie, przed okresem. Wiecie jak to jest? Baba to może ma, nie wiem, 3 dni spokoju w miesiącu, że jest po okresie, a przed okresem, a w odpowiednim momencie i tak dalej, nie? Uważam, że wychodzę z tą moją skórą na prosto. Tam jakaś dziewczyna stała. Strasznie ją to bawiło, że się maluje w samochodzie, nie? Więc powiem wam tak, że przychodzi w życiu każdego człowieka taki okres, że powoli zaczyna się proces nazwany mam w dupie to, co ktoś o mnie myśli. To jest świetny proces. Im szybciej on zajdzie w naszym organizmie, tym lepiej. Byle ten proces nie doprowadził nas do bycia bucem, ale pewną siebie, sympatyczną, znającą swoją wartość osobę. To taka moja sugestia, konkluzja i przemyślenie na dziś i w ogóle. Balans w życiu jest najważniejszy. Priorytet powinien być każdego człowieka priorytet, bo dla każdego ten balans trochę jest inny, nie? Jak wyglądam? O, widzicie, już tą Martę, którą znacie, widzicie. O kino. Kiedyś strasznie nie doceniałam używania różu, nie? No to był dla mnie totalnie zbyteczny kosmetyk. A tymczasem teraz róż jest dla mnie niezastąpiony. Nawet go używam trochę częściej niż bronzer, nie? Dobra, brwi sobie poprawię i możemy jechać w miacho. Dobra, będzie tego, nie? Tak wygląda mój tutorial makijażowy w samochodzie. Pewnie połowę tego makijażu widzieliście mnie za lusterkiem. Błyszczyk! Moje drogie panie, błyszczyk i jedziemy. Perfumy, które ostatnio katuję. No od razu człowiek tak jakoś bardziej zadbany się czuje. Gotowi na podbój Bielska-Białej! Dobrze. Come on! Najpierw jedziemy do Leroy Merlin, a potem dopiero do Sfery. Wygodniej, bo tutaj może być zakorkowane. Co to takie pyszczenie jest? Dobra. Jedźmy. Zaraz wam pokażę firankę. Słuchajcie, przed Leroy ja stwierdziłam, że jeszcze sobie skoczę na ciuchy. Skoczę tylko zobaczyć, może znajdę coś akurat super. Wiecie, takiego, że wow, wszyscy będą mi zazdrościć. A strasznie dawno nie byłam, mam trochę więcej czasu, więc może się uda. Że idę tylko na wycenę i zobaczę, co tam będzie. To nie hello ding ding pie, tylko bye bye ding ding pie. Miejsce było, stwierdziłam, że to znak. Gdyby nie było miejsca, to bym jechała dalej, ale było. Come on, to jest taki jeden ciuchonan, do którego chodzę w sumie. Może że to mam nie po drodze. No niestety, nic mi się nie udało dorwać. W sumie to się cieszę, bo powiem wam, że teraz jestem strasznie wybredna, jeżeli chodzi o kupowanie ubrań. Kiedyś kupowałam bardzo lekkomyślnie, spontanicznie, pod wpływem chwili i emocji, a teraz 3 razy się zastanawiam, zanim coś kupię, więc według mnie super. Cieszę się, że tak mi się zmieniło, bo kiedyś wzięłabym z 3-4 rzeczy, które dzisiaj mierzyłam. Wzięłabym na pewno tą ramoneskę, sweterek, ten płaszczyk taki pomarańczowy, a teraz jak mi chociaż jedna rzecz nie pasuje, to już jej nie biorę. No w płaszczu mi nie pasowało, że wyglądałam według mnie w nim grubo. Ten sweterek był taki dość mocno zniszczony, no niby z Asosa i nie, no nie ma sensu mi kupować tak zniszczonych rzeczy. A ta ramoneska szara, no kurczę, mam dużo takich ramonesek podobnych i stwierdziłam, że nie, już trochę odchodzę od tematu tych ramonesek. Chcę zostawić sobie w szafie jedną czarną, zwykłą i taką różową mam, która fajnie się sprawdza właśnie do jakichś takich letnich rzeczy. I mówię, że nie potrzebuję kroju tego samego w 5 wariantach kolorystycznych. Już mi to minęło. Więc bardzo się cieszę, że ta cecha
trochę ją udało mi się zwalczyć. Dużo rzeczy też jak kupuję, to zwracam, bo gdy tylko jeden aspekt mi się gdzieś tam nie widzi, nie podoba i nie jestem przekonana, to nie biorę. A teraz kierunek Leroy Merlin. Okej, biorę karteczkę, bo tutaj mam zapłaconą tą firankę i muszę się zgłosić właśnie z tą kartką. No tutaj mam. Także super. Zabieram w moją ukochaną, ulubioną torebkę. W ogóle te torebki znajdziecie u nas na sklepie. To jest mój projekt. Jest w kolorze czarnym i beżowym. I powiem Wam, że to są najlepsze miejskie torebki i wyjściowe, bo możecie odpiąć sobie tutaj ten pasek. Możecie mieć ze złotym łańcuszkiem, możecie ją mieć bez złotego łańcuszka. Mieści się wszystko, co jest najpotrzebniejsze. Macie to pod ręką. Ona jest też regulowana, więc teraz zimowe kurtki też nie mają dla niej żadnego problemu. Pięknie wygląda, ponadczasowy fason i zajebista jakość. Powiem Wam, że to ja ją mam no rok, rok i nic się z nią nie dzieje, w ogóle nic, a nie szanuję jej specjalnie, bo i przeharatam gdzieś po jakimś czymś ostrzejszym i tak dalej. I zobaczcie, jak wygląda ta skórka. Także sztos. Idziemy. Muszę do Krzysia napisać, bo on chciał jakąś jedną rzecz, frezarkę, to się nazywa szlifierka, na to mówimy frezarka, bo wygląda jak do paznokci, tylko no wiele tańsza, także może uda mi się ją też złapać. Jeszcze bym zapomniała z tego wszystkiego Krzysia rzecz zabrać. Słuchajcie, chodzę jak dziecko we mgle. No już jestem blisko, ale dalej daleko, wszystkich pytam. Idę pytać jeszcze raz. Mamo, udało się. Szukaliśmy w trzy osoby, ale się udało do kasy i idę dalej. Teraz jadę po coś na zimną płytę, ponieważ będziemy mieć dla Was pewną nowość, ale potrzebujemy fotografować. Wracając, będziemy mieć dla Was nowość, ale potrzebujemy zrobić taką sesję zdjęciową, produktową. Dlatego potrzebuję parę rzeczy. Zobaczę, czy mi się uda kupić wszystko, co chcę. Pierwsza rzecz ładnie poszła. Frezarka kupiona, że wszystko jest. Oh, przejadę sobie, nie wzięłam sobie torby. Robiliśmy ostatnio duże zakupy i wszystkie torby zostawiłam w domu, a myślałam, że się dzisiaj nie wyrobię jeszcze ze spożywką. A tu patrzcie, jak pięknie idzie, straciłam czas tylko na ciuchach bez sensu. Wiecie, jak to jest, człowiek musi zerknąć, bo ja uwielbiam oglądać o tych wszystkich perełkach, które kupuje się na ciuchach. Sama jestem najbardziej dumna, jak w second handzie uda mi się kupić jakąś ultra perełkę. No ale nie tym razem, nie? Niestety. Dobrze. Jadę. Musiałam coś zjeść, a taką miałam ochotę na pączka pistacjowego i te woszą są naprawdę pycha. Nie kupiłam sobie nic do picia. Przepinam się na GPS, żeby mnie doprowadziło jak najszybciej i zobaczymy. Dojechałam na parking pod sferą, ale widzę, że coś ciężko z tym parkingiem tutaj. Jadę tam dalej zobaczyć. Chcę skoczyć do Dealsa, bo potrzebuję takie fajne krakersy, a wydaje mi się, że tam najprędzej znajdę coś takiego ciekawego, innego, żeby fajnie wyglądało i było pyszne, no to wiadomo. Koleś tu jest z bagażnikiem, a ja jestem za długa i będę wystawać, więc nie, jadę dalej. To mi się podoba. Podoba mi się, jest przy filarze, jest z wiewiórką, ja lubię wiewiórki. Jeszcze sobie przodem wjadę, już w ogóle sztos. To musiała się stresować. Dobra. Git, składamy lusterka. Idziemy na zakupki. Dobrze, wysiadłam. Ja dzisiaj jestem jak strzała, powiem Wam. Niepotrzebne były ciuchy, poszłam sobie tutaj do jakiegoś sklepu, a ja sobie wymyśliłam, ciuchowam i żałuję. Ubranie płaszcza to był najgłupszy pomysł na świecie, jestem cała spocona. Mam żabkę dla Mikiego, zobaczcie.
Słuchajcie, jest tak przeokropnie ciepło, nawet 10 stopni na zewnątrz, a po prostu idzie się zapocić. Dobra, wziąłam sobie kawę i dali mi do tego w Mont Blanc, dostałam czekoladkę, wybrałam Mikołajowi żabkę, to sobie zje. Zjadłam tego pączka i potrzebuję czegoś takiego bardziej jedzeniowego, więc wybrałam sobie bajgla z pastą jajeczną. Brudzi jak cholera, wszystko mam brudne, ale chociaż sobie gryznę. Moja lepsza. To gdzieś indziej, nie w Mont Blanc. Wy też tak macie, że jak zjecie coś mało zdrowego, to jakby organizm się dopomina o coś bardziej wartościowego niż puste kalorie, bo ja ostatnio zauważyłam, że od razu tak mam. Kiedyś na śmieciowym jedzeniu, znaczy wiecie jak, nie bardzo patrzyłam co jem i dziwiłam się, że nie mogę schudnąć, to jadłam byle co i w ogóle mi to nie przeszkadzało, nie? A teraz potrzebuję czegoś takiego lepszego. Bajgiel z pastą jajeczną potoczył się pod siedzeniem. Zjadłam pół i jadę. Bo tak prawie Mikołaja sobie odbiorę. Jestem spocona jak szczur, słuchajcie. Moja skóra wygląda jakby błyszczała, a tymczasem jestem spocona. Taki błysk, to ja rozumiem, nie? Żeby to jeszcze tak ładnie wyglądało. Dobra. Korki takie, że godzinę, dobrze sobie wzięłam zapas. Chyba z godzinę to postoję. Czasami w godzinach szczytu to przejechać przez miasto to jest katastrofa. Czy jak jechałam do, to było spoko, nie? Nie było w ogóle żadnego problemu, ani do tego bajgla zjadłam po prostu. Stałam na parku. Jak się ujdzie z tyłu, wszystko dobra, cała brudna, wszystko będzie jajem śmierdzieć. A, skrzynką nie było, jajko brudzi, ale porządnie nasypali tego jajka do tego, także no. Skąd oni idą? Skąd oni idą? Nikt mnie nie puści, ja nawet nie mogę przejść. Słuchajcie, mam wrażenie, jakby było słychać to, co mówię na zewnątrz samochodu, bo się wszyscy patrzą na mnie i śmieją. Boże, idźcie sobie. Puśćcie mnie, piesi, puśćcie. Nie wiem, kiedy ja wyjadę. To jeszcze autobusy są, autobus to mnie nie puści. W życiu. Albo bym powiedziała w życiu. Rano było tak, że jechałam naprzeciw Mgielnych, bo było tak zamglone wszystko, że szok. Teraz mamy 12 stopni, a ja jestem spocona, jakby było 25. Idę, idź. Idę. No idę. Bo mnie może ktoś puści, chłopie, no za mną. Nie, bez jaj. Bardzo proszę. Poszło. Jadę. Już jestem na drodze, więc teraz se mogę stać. Grunt, że wyjechałam spod parkingu. Przyszłam się do Was pochwalić, bo teraz stoję. Piję kawę z mlekiem bez cukru. Jeżeli mnie obserwujecie, to doskonale wiecie, że to było dla mnie nie do przejścia, w ogóle niewyobrażalna sprawa, żeby wypić kawę bez cukru. I słuchajcie, rano, żeby nie przerywać postu, piję czarną kawę z ksylitolem, a potem po południu, no tak jak teraz po prostu chciało mi się, to piję kawę z mlekiem, cappuccino bez cukru. Bez cukru! Bez cukru! Możecie mi bić brawo i biję każdemu brawo, jeżeli się mu to udało. I jeżeli ktoś teraz mówi, że absolutnie nie da rady wypić kawy bez cukru, to skoro ja dałam, to już radę, to już każdy da radę. Tyle Wam powiem. No. Taka jestem dumna z siebie. A ja znowu w samochodzie, tylko z moimi chłopakami, już nie jako kierowca. Załatwiłam wszystko, z wszystkim się wyrobiłam. Mąż mnie pochwalił, że zrobiłam piękne zakupy, że sesja produktowa będzie naprawdę sztos. Także za niedługo Wam pokażemy efekty. Jaram się strasznie, bo to produkt spod naszych rąk, szczególnie spod rąk Krzysia. Bo Krzyś jest głównym wykonawcą, jedynym i ostatecznym. Pomysłodawcą w części jestem ja, w części jesteśmy wspólnie. No raczej ty. No ale ja jestem tą osobą, która najbardziej wymyśla, więc tak, no mogę się pod tym podpiąć. Ale w sumie to dobrze, nie kochanie? Wyszło na dobrze. A teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo zapomniałam kupić soli do zmywarki z tego wszystkiego, bo już biegałam jak poparzona. I mam nadzieję, że będzie spokojnie, bo jedziemy do sklepu, który Mikołaj też bardzo lubi. Ale Mikołaj mi obiecał, że dzisiaj wychodzimy bez żadnego autka. Tak? Coraz mniej pewniej. Tak, coraz ciszej. No ale cóż, trzymajcie kciuki. I co, widzimy się już za niedługo. Ja się z Wami żegnam, a właściwie my się już z Wami żegnamy. I do zobaczyska. Bye!